śpiewa. Niemal cała wiedza o Władysławie Hermanie pochodzi z kroniki Galla Anonima. Dziejopis był niechętny temu władcy polskiemu. Na długi czas utrwaliła się opinia, że książę to nie był rzutki polityk, ale człowiek nieporadny. O chorobliwym braku woli marionetka sterowana przez Sieciecha, możnowładcę małopolskiego. W końcu XI wieku zapanowania księcia Polska miała znów wrócić do roli petenta na europejskiej scenie politycznej. Zmienił bowiem kierunek polskiej polityki. Był uległy wobec cesarstwa niemieckiego, to znaczy nie starał się o koronę królewską oraz popierał cesarza w sporze z papieżem. Zatem jak to się stało, że książę został władcą Polski i co najważniejsze zapoczątkował odnogę dynastii, która rządziła krajem przez 3 stulecia? Czy rzeczywiście był nieudacznikiem sterowanym przez Palatyna, możnego, który nawet bił swoją monetę i jawnie chciał przejąć władzę, nie pochodząc z kręgów dynastycznych? Nie tylko zresztą on. Konkurentem Władysława był jego bratanek Mieszko Bolesławowic oraz synowie księcia Zbigniew i Bolesław, którzy 4 lata przed jego śmiercią w 1098 roku przy poparciu możnych obalili się Ciecha i wymogli na ojcu podział państwa na dzielnice. Podczas panowania książę wystawił najstarszy polski dokument, co oczywiście mogłoby być powodem do dumy, gdyby nie to, że to jednak świadectwo dyplomatycznego skandalu i kompromitacji. Dlaczego? Mam nadzieję, że i o tym powie profesor Andrzej Nowak, gość programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Historia żywa. O pierwszych 30 latach życia Władysława Hermana, panie profesorze, urodzonego około 1044 roku, mało wiemy. Był młodszym bratem króla Bolesława Szczodrego. Po 1058 roku, po śmierci ojca Kazimierza Odnowiciela, panował na Mazowszu jako lennik Bolesława. U schyłku życia Bolesław Szczodry z bohatera stał się potępieńcem, doprowadził bowiem do zgładzenia biskupa Stanisława ze Szczepanowa. To był rok 1079. Został wypędzony z królestwa. I teraz tak, mówi się często i chyba nie bez powodu, że śmierć biskupa Stanisława niespodziewanie otworzyła królewskiemu bratu Władysławowi Hermanowi drzwi do kariery. Czy pana zdaniem do wygnania Szczodrego w 1079 roku przyczynił się Sieciech i to jednak jemu Władysław Herman zawdzięcza wyjście z tej strefy ciemności, bo Szczodry miał następcę, był nim syn Mieszko Bolesławowic. Rzeczywiście postać Władysława Hermana otacza czarna legenda, a w każdym razie niechętna aura, która umocniła się jeszcze bardzo ponad 100 lat temu, kiedy Tadeusz Wojciechowski, znakomity historyk, nadał, można powiedzieć, kanoniczny kształt wyobraźni historycznej, w której ujęta jest kwestia sporu Bolesława Szczodrego z biskupem Stanisławem. Wedle tej interpretacji, która została przez większość dzisiejszych historyków podważona i odrzucona, właściwie doszło do spisku zagranicznego, w którym zwolennicy osłabienia Polski z ośrodkami w Niemczech i w Czechach porozumieli się z wewnętrznym zdrajcą, czyli z biskupem Stanisławem, i doprowadzili do obalenia reprezentującego godnie polską suwerenność władcy, czyli Bolesława Szczodrego. Chyba tak prosto jednak to nie było i nie na tle tak zinterpretowanej historii trzeba oceniać Władysława Hermana, ale przede wszystkim trzeba najpierw rozejrzeć się w tym, co wiemy na pewno. Był przecież synem Kazimierza Odnowiciela, młodszym synem. Miał w swoich żyłach cesarską krew zarówno cesarzy zachodu, jak i cesarską krew cesarzy wschodu, bizantyńskich, tak rzecz jasna, jak jego starszy brat, czyli Bolesław Szczodry. Jego matka Dobroniega, żona Kazimierza Odnowiciela,
była księżniczką ruską Dobroniegą, wnuczką cesarza bizantyjskiego Bazylego II. Z kolei matka Kazimierza Odnowiciela, jak pamiętamy, bo o niej mówiliśmy niedawno, Rycheza, była wnuczką cesarza zachodniego, cesarza Ottona II. Dlaczego podkreślam tak to wielkie dziedzictwo? Niezależnie od tego, że na tle brata, który wciąż organizował nowe, efektowne wyprawy do Kijowa, do Budy na Węgry, zmagał się z królem niemieckim Henrykiem III, to jednak Bolesław, podobnie jak Władysław Herman, reprezentowali po prostu ród, który wszedł już do elity politycznej ówczesnej chrześcijańskiej Europy. I Władysław Herman był tego świadomy, ale oczywiście był także świadomy tego, że jest przede wszystkim władcą pewnego dziedzictwa, które wiąże się już z nazwą Polska. I nie jest przypadkiem, że imię dla swojego pierworodnego, legalnego syna, syna z małżeństwa z Judytą Czeską, wybrał imię Bolesław. Bolesław Chrobry, ale także właśnie starszy brat Władysława Hermana. Gdyby Władysław Herman brał udział w spisku, czy nadałby swojemu pierworodnemu imię po starszym bracie? Brzmi to jakoś nielogicznie. Najwidoczniej Władysław Herman podziwiał swojego starszego brata, bo nie słychać o żadnych właśnie buntach, konfliktach. Prawdopodobnie zadowolił się jakąś lokalną władzą namiestniczą gdzieś na Mazowszu. Sugeruje taką możliwość wyraźna sympatia, jaką darzył później już jako władca Polski Władysław Herman Płock, swoją ulubioną siedzibę. Był na pewno mniej sprawny fizycznie od swojego brata, bo anonim zwany Galem podkreśla, że miał niesprawne nogi, że jakiś był feler, że tak powiem, dotyczący sposobu poruszania się. Wypadał blado niejako na tle swojego energicznego starszego brata, ale nie czyniło go to na pewno od razu spiskowcem. Warto jeszcze dodać jedną rzecz. Otóż jeżeli czytamy główne źródło, o którym pani redaktor wspomniała, a więc anonima zwanego Galem, to musimy, tak jak każdy historyk to robi, zastanowić się nad tym, z jakich pozycji powstaje to źródło. W przypadku anonima zwanego Galem są one jasne. Jest panegirystą, czyli kimś, kto opiewa, postać Bolesława Krzywoustego, syna Władysława Hermana. Czy w związku z tym powinien opiewać także ojca? Nie, bo wiemy z dalszej historii, no, Bolesław Krzywousty, syn Władysława Hermana, zaczyna swoją karierę od buntu przeciwko ojcu. A zatem ktoś, kto opisuje wspaniałość Bolesława Krzywoustego, musi jakoś ten bunt przeciwko ojcu uzasadnić. Musi powiedzieć, no ten ojciec jednak nie nadawał się specjalnie na przodka tak wspaniałego lwa północy, jakim przedstawiony jest Bolesław. I ciekawe, że anonim zwany Galem przedstawia w swojej kronice i nazywa w swojej kronice Bolesława Krzywoustego synem Marsa. Tak jakby to mityczne pochodzenie od boga wojny, poświadczone potem rzeczywiście militarną aktywnością Bolesława Krzywoustego, miało zastąpić faktyczne pochodzenie od no, niezbyt efektownego, kulawego ojca. Wszystko to wziąwszy pod uwagę, odpowiadając na pytanie, nie ma żadnych wyraźnych śladów udziału Władysława Hermana w dążeniu do obalenia władzy jego starszego brata Bolesława Szczodrego. Tak jak o tym mówiliśmy tydzień temu, Bolesław został obalony rzeczywiście wskutek oburzenia wśród możnych, zwłaszcza w jego królestwie, wywołanego pokaraniem cielesnym, bardzo haniebnym, jednego z tych możnych, czyli biskupa krakowskiego. A jaką rolę miałby tu odegrać Sieciech? Bo niektórzy historycy wskazują właśnie tego możnowładcę małopolskiego jako sprawcę wygnania Bolesława Szczodrego. Najlepszym znawcą biografii, bardzo skąpo oświetlonej przez źródła, był nieżyjący już niestety znakomity mediewista profesor Janusz Kurtyka. Olbrzymim biogramie Sieciecha, jaki opublikował w Polskim Słowniku Biograficznym, najbardziej rzetelnym źródle do historii poszczególnych bohaterów naszych dziejów, zwraca uwagę profesor Kurtyka na to, że Sieciech oczywiście mógł być jednym z inspiratorów tego buntu, ale po prostu mamy na ten temat niezbyt dokładne dane. Ważne jest raczej to,
że był pierwszym tak wyrazistym reprezentantem w sieciach możnowładczej elity, jaka zaczyna się tworzyć i ujawniać wtedy właśnie w Polsce i dążyć do ograniczenia wszechwładzy, absolutnej władzy księcia, jedynowładcy w piastowskim do tej pory dziedzictwie. To, że Sieciech jest drugim po Masławie możnym spoza kręgów dynastycznych, przypomnę, Masław to był ten nie do końca zidentyfikowany możnowładca na Mazowszu, który zbuntował się przeciwko Mieszkowi II. Sieciech jest drugim wymienionym spoza dynastii, bardzo ważna postać polityczna w XI-wiecznych dziejach Polski, ale inaczej niż Masław nie tworzy jakiejś dzielniczki dla siebie, nie buntuje się przeciwko władzy królewskiej, tylko stara się zorganizować tę władzę w sposób, który umocni tę władzę, ale podzieli ją, że tak powiem, między władcę, Władysława Hermana w tym przypadku, i możnych na czele z samym Sieciechem i rodem, który Sieciech tworzy. I to jest druga może ważna rzecz, że Sieciech rozpoczyna swoją osobą historię potężnego rodu toporów, toporczyków, a więc jednego z pierwszych rodów, jakbyśmy to powiedzieli, szlacheckich, do których później będą należeli między innymi tęczyńscy, osolińscy, korycińscy, tarłowie, pałkowie, a więc szereg bardzo wybitnych, wielkich rodów w polskiej historii. Można zatem przyjąć, że Sieciech mógł być, choć nie mamy tutaj ostatecznych dowodów, jednym z głównych organizatorów akcji buntu przeciwko Bolesławowi Szczodremu. Akcji, która nie miała jednakże żadnego wyraźnego związku z zagranicą. Natomiast miała jak najbardziej owa akcja, czyli usunięcie Bolesława Szczodrego na Węgry, konsekwencje dla polskiej polityki zagranicznej. Bo oto władca Węgier, przyjmując Bolesława Szczodrego, występuje w roli potencjalnego patrona, a więc zagraża temu porządkowi politycznemu, którego nowym symbolem staje się Władysław Herman. Władysław Herman nie uczestniczy najprawdopodobniej w owym obaleniu starszego brata, ale staje się koniecznym dla Sieciecha, dla innych możnych symbolem legalności nowego porządku politycznego. Sieciech nie sięga sam po władzę, ale nowym księciem jest jednoznacznie Władysław Herman. To właśnie sprawia, że tworzy się jakby nowa sytuacja, w której Węgry do tej pory przez poprzednie kilkadziesiąt lat bardzo, powiedziałbym, ściśle związane politycznie z Polską, okazują się po drugiej stronie politycznego podziału niż Polska, w tym momencie Polska Władysława Hermana. Sprawa kolejna, która wzmocni niejako ten nowy układ geopolityczny, to oczywiście decyzja Władysława Hermana poślubić żonę z sąsiednich książąt, władców europejskich. I ta decyzja prowadzi do ożenku Władysława Hermana z Judytą Czeską, a więc sojusz wskazuje na Czechy tym razem, z którymi wcześniej przecież Polska twardo musiała walczyć o Śląsk, zajęty przez Przetysława w czasie jego straszliwego najazdu w 1038 roku i odzyskany z wielkim trudem przez Kazimierza Odnowiciela, ale opłacany trybutem na rzecz książąt czeskich przez polskich władców. A więc pojawia się problem, czy w sojuszu z Czechami, jaki się zaczyna rysować pod panowaniem Władysława Hermana, można utrzymać suwerenność Polski, albo inaczej, czy można utrzymać całość Polski. Powiedział pan profesor o sytuacji po wygnaniu Bolesława Szczodrego w 1079 roku. Szczodrego przyjął władca węgierski, ale nadchodzi rok 1081. Bolesław Szczodry umiera na wychodźstwie. Nie ma zatem zagrożenia, że wróci, ale na Węgrzech jest jego syn i spadkobierca Mieszko Bolesławowic. Czy to mogło pokrzyżować plany Sieciecha, możnych Władysława Hermana? Mieszko Bolesławowic, dochodzący już lat sprawnych, czyli już kilkunastoletni, w tym sensie historia jakby ewentualnego zagrożenia związanego z interwencją węgierską czy z emigracją polityczną na Węgrzech pozostaje nadal aktualna.
I tutaj musimy zwrócić uwagę na niezwykłe naprawdę wydarzenie. W roku 1085 następuje koronacja, pierwsza w historii Czech na króla, koronacja, która wynosi Czechy nad Polskę. W Polsce nie ma króla w tym momencie. Władysław Herman, zwróćmy na to uwagę także, choć nie koronuje się na króla, nie odsyła insygniów królewskich Bolesława Szczodrego gdzieś do Niemiec czy do Czech, ale utrzymuje je w Polsce, a więc pozostawia w zasięgu możliwości swoich i swoich następców koronacji przy obleczeniu jakby tej korony jako symbolu absolutnej suwerenności Polski wśród innych królestw europejskich. To także jest świadectwem tego, że Władysław Herman nie rezygnuje z walki o suwerenność i jedność. Ale samo wyniesienie sąsiednich Czech do rangi królestwa w roku 1085 staje się rzeczywiście groźne dla Polski, bo co tu dużo mówić, to jest moment, w którym także patron polityczny Czech, a więc cesarz niemiecki Henryk IV, wygrywa walkę z papiestwem. Do tej pory Polska była w obozie papieskim, wspierającym Grzegorza VII, papieża reformatora, który wyklął cesarza Henryka IV i przez chwilę w czasach Bolesława Szczodrego wydawało się, że może wygrać tę walkę o suwerenność papiestwa od władzy cesarskiej. Ale kilka lat później, kiedy już w Polsce panował Władysław Herman, sytuacja w Europie zmienia się. To cesarz jest górą. Cesarz Henryk IV wysyła swoje wojska do Italii, zdobywa Rzym i wypiera Grzegorza VII, papieża, na południowy kraj Półwyspu Apenińskiego. Wydaje się, że cesarz triumfuje bezwzględnie i jego, by tak rzec, wierny wasal, król czeski Bratysław II, zostaje podniesiony właśnie do owej królewskiej godności. Co grozi Polsce w tej sytuacji? No jeżeli będzie opowiadała się przeciwko cesarzowi i jeżeli zaakceptuje całkowicie tę możliwość, że oto zostanie podporządkowana Czechom, to po prostu straci suwerenność, potencjalnie straci także Śląsk, zwłaszcza, że król czeski wyraźnie o to się upomina, o Śląsk. I jest dużo silniejszy w tym starciu militarnym, które mogłoby z konfliktu polsko-czeskiego w tym momencie wyniknąć, zwłaszcza, że za nim stoi potęga cesarza Henryka IV. I wtedy właśnie Władysław Herman decyduje się na posunięcie świadczące jak najwyżej o jego i jego współpracowników, być może grupy możnych, instynkcie politycznym. Mianowicie decyduje się sprowadzić do Polski Mieszka Bolesławowica z Budy, czyli z Węgier. A żeby nie było możliwości podziału Polski w tym trudnym momencie, wykorzystania, że tak powiem, przez zewnętrznych wrogów Polski podziału na dwóch kandydatów do tronu, chwilowy jakby pokój zapanowuje w wewnętrznym podziale w Polsce, w którym nierozwiązane zostały przeciwności, w którym nierozwiązane zostały ukryte emocje, bo przecież no, emigranci polityczni pamiętają, że uciekali przed władzą nową, która wygnała ich patrona Bolesława Szczodrego. I wiadomo, że kwestia nie jest całkowicie rozwiązana, ale w tym najtrudniejszym momencie, kiedy grozi zdominowanie Polski przez Czechy, przez stojące za Czechami cesarstwo, kiedy grozi także połączenie w tym akurat momencie, tak się złożyło, wspólnie przez Czechy i przez Węgry, bowiem Węgry także znajdują się wtedy w orbicie wpływów niemieckich, wszystkich potencjalnie najpotężniejszych sąsiadów Polski w jednym obozie, wtedy właśnie ta chwilowa zgoda, to przyjęcie Mieszka Bolesławowica wydaje się jedynym rozsądnym wyjściem, tak jak drugi krok, który następuje zaraz potem, czyli właśnie ślub z córką króla czeskiego, jest dyplomatycznym wyjściem z tego bardzo niebezpiecznego dla Polski momentu. Chociaż Czechy zagarniają Kłodzko wtedy, od tego momentu właśnie Kotlina Kłodzka przestaje być związana z dziedzictwem piastowskim i praktycznie rzecz biorąc wraca do Polski dopiero w 1945 roku, ale ogromna większość Śląska pozostaje po stronie polskiej. Król czeski nie walczy ze swoim w tej chwili powinowatym Władysławem Hermanem. Fakt, że rodzi się z tego małżeństwa Władysława Hermana z Judytą czeską syn Bolesław, który później zostanie nazwany Krzywoustym, umacnia ten związek polsko-czeski, łagodzi konflikt w tym momencie.
ale same narodziny Bolesława Krzywoustego jednocześnie zmieniają także, przypomnijmy, to był rok 1086, zmieniają także sytuację wewnętrzną w Polsce. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia żywa. W 1086 roku umiera Judyta, córka Wratysława II, władcy Czech. To było 25 grudnia i tu niespodziewany zwrot, bo Władysław Herman rozgląda się za następczynią. Zostanie nią córka cesarza Henryka II, też Judyta, ale Maria. W jakim stopniu to zmienia sytuację? Już odpowiem na to pytanie, bo to rzeczywiście bardzo ciekawa historia z kilku względów trzeciego małżeństwa Władysława Hermana, ale najpierw musimy na chwilę wrócić do pierwszego, tego nielegalnego czy półlegalnego, czy tradycyjnie zawieranego w obrządku słowiańskim. Z przedsławą. Tak, z przedsławą, tak jak o toporczykach mówiliśmy, związanych z rodem Sieciecha, tak przynajmniej od XIV wieku legenda wiąże właśnie z ową pierwszą żoną, nie w pełni w świetle praw kościelnych uznawaną za legalną żoną Władysława Hermana, wiąże ród prawdziców. Z tego rodu wychodzą później takie postaci jak Samuel Łaszcz, słynny warchoł i zagończyk XVII wieku, Antoni Patek, wybitny polski zegarmistrz w czasach już wielkiej emigracji, czy Władysław Siciński, ten, który pierwszy zerwał Sejm w 1652 roku, aż po w naszych czasach Jana Parysa, ministra obrony w rządzie Jana Olszewskiego. Tutaj mówimy akurat o rodzie prawdziców, mówimy o pierwszej żonie Władysława Hermana. Czy matce Zbigniewa, bo historycy nie są zgodni, czy to była jego matka, czy to była żona, czy konkubina Władysława Hermana. Niewiele o niej wiadomo, wiadomo, że była Polką, jednak jej pochodzenie pozostaje nieznane. No i pojawiły się te hipotezy, że mogła pochodzić z rodu prawdziców. To małżeństwo z matką Zbigniewa było niesakramentalne, zawarte według obyczaju słowiańskiego, o czym pan profesor powiedział. Tak, to wiemy na pewno, że z owego związku, niezależnie od tego, czy tą żoną, jeśli można użyć tego określenia, była rzeczywiście przedstawicielka rodu prawdziców, czy owa przedsława wywodziła się z jakiegoś innego rodu, to wiemy na pewno, że z tego związku urodził się Zbigniew, prawdopodobnie około roku 1070. I w związku z tym w roku 1085 czy 6, kiedy już urodzi się z następnego związku po oddaleniu przedsławy i po zaślubinach w kościele Judyty Czeskiej przez Władysława Hermana, kiedy urodzi się Bolesław Krzywousty, mamy już dwóch synów Władysława Hermana. Pierwszy Zbigniew, właśnie otoczony tą aurą jakiejś półlegalności, który został przekazany w związku z tym przez ojca do żeńskiego klasztoru pod opiekę tamtejszych zakonnic do Kwedlinburga, żeby go właśnie oddalić, zrobić miejsce dla Bolesława. Dla Bolesława, tak, dla legalnego syna, dziedzica, który miał niejako pieczętować ten związek dynastyczny, dyplomatyczny z potężnym królem Czech, Wratysławem II. To właśnie wprowadza nas od razu w sedno nowej dramatycznej sytuacji. Konflikt o dziedzictwo, skoro jest dwóch synów, usunięty zostaje już Mieszko Bolesławowic, a więc ten trzeci konkurent, dziedzic Bolesława Szczodrego. On zostaje otruty i to podobno była intryga właśnie Sieciecha i nowej żony Judyty Marii, córki cesarza Henryka III, rok 1089. Teraz musimy przejść do trzeciego małżeństwa, o które zapytała pani redaktor, z Judytą Marią, Judytą Salicką, bo wywodzącą się z tego cesarskiego rodu, który panował wtedy na tronie królów niemieckich i zarazem cesarzy
którą ja lubię nazywać ze względu na miejsce pochodzenia tej dynastii, szwabską. Ta trzecia żona Władysława Hermana, przypomnijmy, Judyta Czeska, zmarła kilka miesięcy po urodzeniu Bolesława Krzywoustego. Judyta Szwabska była już wdową w momencie, kiedy została wydana za mąż przez swojego brata Henryka za Władysława Hermana, wdową po królu węgierskim, a była, przypomnijmy, właśnie siostrą cesarza. I w związku z tym ta parentela niesłychanie podnosiła prestiż samego Władysława Hermana. Wchodził do rodziny cesarskiej panującego rodu w Niemczech, dynastii salickiej. Tym bardziej podnosiło to też jego prestiż w relacjach z Czechami, wciąż oczywiście obarczonych tym tlącym konfliktem o Śląsk. A więc wydawałoby się, że wszystko tutaj sprzyja umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Gdyby nie to, że pojawiają się takie sugestie w czeskich kronikach wyrażane ówcześnie, że ta Judyta Szwabska była panią luźnych obyczajów i sugestii mianowicie, że Sieciech, który opisywany jest przez anonima jako człowiek przystojny, energiczny, ta uroda męska jest także wyraźnie akcentowana przez kronikarza, w odróżnieniu od kulawego, starzejącego się Władysława Hermana, rodzi się jakby taka sugestia, delikatnie przez anonima zwanego Galem przedstawiona, że oto Sieciech może z tą nową żoną władcy spiskować, być może nawet flirtować, być może nawet myśleć o obaleniu Władysława Hermana. Tego rodzaju sugestie, bardzo słabo potwierdzone albo prawie w ogóle niepotwierdzone w innych źródłach, moim zdaniem nie wystarczają do snucia dalej idących spekulacji. Natomiast na pewno możemy stwierdzić tyle, że w momencie, kiedy umiera Judyta Czeska, a zostaje wybrana przez Władysława Hermana Judyta Szwabska, wciąż jedynym legalnym spadkobiercą Władysława Hermana pozostaje Bolesław Krzywousty, to właśnie tworzy sytuację, w której robi się jakby za ciasno dla tego najstarszego z pretendentów do spadku po Władysławie Hermanie, czyli dla Mieszka Bolesławowica. No bo jest trzecia żona, nowa żona Władysława Hermana, nie wiadomo, może będzie z nią jeszcze jakieś potomstwo. To być może jest przesłanką do otrucia, czy w każdym razie do śmierci, jeśli nie była ona naturalna, no bo trudno nam to przesądzić. W każdym razie w młodym wieku, zaledwie około 20-letni, Mieszko Bolesławowic umiera. W podejrzeniach, powiedziałbym, snutych przez niektórych kronikarzy, że być może nie była to śmierć naturalna i być może stał za tym właśnie Sieciech, by albo też utorować w porozumieniu z Władysławem Hermanem drogę do wyłącznego panowania w Polsce w przyszłości dla Bolesława Krzywoustego, albo by utorować sobie, czyli Sieciechowi, drogę do przyszłego przejęcia władzy i wyeliminowania wszelkich możliwych konkurentów w porozumieniu ze światową żoną Władysława Hermana, czyli z Judytą Szwabską. Te dwie interpretacje pozostają w grze. Mieszko Bolesławowic umiera i pozostają zatem jako konkurenci już tylko Sieciech, Zbigniew w Niemczech oraz Bolesław Krzywousty, na razie dziecko. Sieciech poczyna sobie doskonale. Myślę tutaj o jego wyprawie na Pomorze Gdańskie, obsadzenie grodów własnymi ludźmi. No ale ta sytuacja nie trwa wiecznie, sukces nie jest przypisany na zawsze, bo niebawem buntuje się Śląsk, tamtejszy Magnus z pomocą czeskiego króla i polskich możnych sprowadza do Wrocławia z klasztoru Zbigniewa. No, wszystko wymyka się spod kontroli Sieciecha, bo i na Pomorzu Gdańskim są problemy z utrzymaniem tego obszaru. Czy rzeczywiście Sieciech w tym momencie odgrywa istotną rolę w polityce Władysława Hermana i jest tutaj także domniemanie, że wspiera go w działaniach, nie mówię, że przeciwko mężowi, ale wspiera jego zapędy w walce o władzę, o dominację w królestwie Judyta Szwabska? Wydaje się, że jeżeli w ogóle można spekulować o jakimś porozumieniu Sieciecha z Judytą Szwabską, to na pewno nie mógł być świadomy tego Władysław Herman, dlatego że zaufanie, jakim obdarza Sieciecha, wydaje się bezgraniczne.
Świadectwem tego zaufania jest choćby to, że pozwala wszechwładnemu Palatynowi na bicie własnego pieniądza. To jedyny przykład, kiedy mamy do czynienia z zachowanymi do dzisiaj monetami z symbolem nie władcy, ale zetecha, bo tak właśnie pierwszym słowem polskim bez łacińskiej końcówki oznakowany jest ten pieniążek, którego zachowało się chyba około 200 egzemplarzy w tej chwili w Polsce, z prawdopodobnej emisji około 100 tysiąca podobnych denarów. To w każdym razie świadczy o tym, że Sieciech jest ministrem, jakbyśmy to powiedzieli, wszechwładnym. To właśnie pozwala wprowadzić Sieciecha do naszego pocztu jako współwładcę w pewnym sensie Polski w czasach panowania Hermana. To, o czym wspomniała pani redaktor, a więc fakt, że nie jest to współwładca, który rządzi wyłącznie we własnym interesie, po to, żeby wykroić coś dla siebie, jest poświadczone przez zorganizowaną przez Sieciecha wyprawę na Pomorze Gdańskie. I to zasługuje niewątpliwie na uznanie i na podkreślenie z punktu widzenia historii Polski. Bolesław Szczodry, którego wspominamy jako tak wybitnego władcę, przypomnijmy, nie zrobił nic, ażeby utrzymać jakikolwiek związek, nie mówiąc już nawet o kontroli, między Polską, tą nad którą zachowywał władzę królewską, a Pomorzem. O Pomorze stara się dopiero właśnie Sieciech, o przywrócenie kontroli nad Gdańskiem. Jego wyprawa zorganizowana w 1090 roku dociera aż do samego Gdańska. Tyle tylko, że nie jest jeszcze dość mocna, by tę władzę odzyskaną nad Powiślem, nad tym głównym traktem życia gospodarczego Polski, czyli nad Wisłą, aż do jej ujścia w Zatoce Gdańskiej, nie udaje się utrwalić jeszcze tego Sieciechowi, bo w roku 1091 wobec najwyraźniejszego buntu części oddziałów i przede wszystkim skutecznej obrony lokalnych władców pomorskich, zorganizowanego przez nich rycerstwa, w 1091 roku ta próba przyłączenia na powrót Pomorza Gdańskiego do Polski zostaje postawiona pod znakiem zapytania. Niewątpliwie Sieciech miał zamiar, by dzieło prowadzić dalej, by doprowadzić je do końca i zaszczepi tę myśl małemu Bolesławowi Krzywoustemu, który tę myśl później zrealizuje. Ale na razie mały Bolesław, przypomnijmy, dopiero mający wtedy 5 lat, staje się częścią, można tak powiedzieć, rozgrywki politycznej, która przyspiesza, mając inspiratorów zewnętrznych, nie w Sieciechu, tylko po śmierci Wratysława, jego syn Brzetysław II, władca Czech, postanowił wykorzystać aspiracje odsuniętego od dziedziczenia już 20-letniego Zbigniewa, starszego syna Władysława Hermana. Udaje mu się go sprowadzić, wykorzystać do wprowadzenia podziału w Polsce. No, jaki miał w tym interes władca Czech? Prosty. Chodziło mu o odzyskanie Śląska dla Królestwa Czeskiego. To właśnie, że Zbigniew wraca przy wsparciu Czech na Śląsk i że wykorzystana zostaje w tej akcji także ta część niezadowolenia, jaką budzi Sieciech jako wszechwładny minister, palatyn, wśród innych możnych, to razem sprawia, że ów bunt, który przychodzi z zewnątrz pod sztandarem, którym staje się Zbigniew, zaczyna być rzeczywiście groźny dla Królestwa Polskiego. To był rok 1093. Ze Zbigniewem idą także przedstawiciele innych emigrantów politycznych, którzy wcześniej byli związani z Mieszkiem Bolesławowicem, a więc wszyscy niezadowoleni gromadzą się wokół Zbigniewa i upominają się w pięknych słowach zapisanych przez anonima zwanego Galem, a później rozbudowanych jeszcze przez mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. W pięknych słowach upominają się o wolność Polski, którą miał jej zabrać wszechwładny minister Sieciech, który w dodatku fałszuje monetę, używa kreatywnej księgowości, jak to opisuje później mistrz Wincent. To wszystko razem tworzy ferment polityczny, który sprzyja pierwszemu buntowi przeciwko władzy Władysława Hermana w 1093 roku. Właśnie na Śląsku, gdzie lokalny zarządca Śląska z ramienia Władysława Hermana, Magnus, popiera zbuntowanych i to doprowadza do osłabienia wewnętrznego Polski w tym momencie, uniemożliwia jakiekolwiek dalsze w najbliższych latach próby odzyskania Pomorza Gdańskiego i zmusza Sieciecha i Władysława razem występujących do ustępstw. Zaczyna się gra, a raczej nowy etap tej gry, o to, kto będzie rządził Polską.
Wojna domowa, wojna o władzę i nie ginie żaden z tych, którzy upominają się o władzę w Królestwie Polskim, ale dopiero w 1101 roku w negocjacjach pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina Władysław Herman zgodził się na wygnanie Sieciecha. Prawdopodobnie Sieciech powrócił jeszcze do kraju, został oślepiony, ale ten epilog wskazuje, że Władysław Herman nie miał już szans na jedynowładztwo. Podzielił tę władzę między siebie, Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego. Czy to był akt rozpaczy czy rozsądku? Zwróćmy uwagę, że z podobnymi kłopotami borykają się bez wyjątku wszyscy władcy w ówczesnej Europie. Włącznie z tak potężnym, wydawałoby się jeszcze w końcu lat 80., cesarzem Henrykiem IV. Buntuje się przeciwko niemu syn. To samo dzieje się w Czechach, to samo dzieje się na Węgrzech. Sytuacja rozdrobnienia zupełnego władzy na Rusi przybiera rozmiary już, powiedziałbym, epidemii, gdzie jest już kilkudziesięciu wtedy drobnych władców na miejsce dawniej zjednoczonego, potężnego, wielkiego księstwa kijowskiego. A więc to, co dzieje się w czasach Władysława Hermana, nie jest niczym wyjątkowym. To, co zasługuje na uwagę w tych rozstrzygnięciach, jakie zapadają wtedy w owym konflikcie wewnętrznym między 1093 a 1101 rokiem, w nich dochodzi do głosu czynnik obywatelski. Kiedy najpierw udaje się rzeczywiście Sieciechowi i Władysławowi Hermanowi doprowadzić do znów spacyfikowania Zbigniewa, pobity w bitwie właściwie zaraz po tym pierwszym buncie w 1093 roku przez wojska Sieciecha, zmuszony zostaje do podporządkowania się władzy ojca raz jeszcze i wszechwładnego Palatyna, ale ponownie wraca do akcji, znów tworzy opozycyjną koalicję, tym razem z udziałem już dorastającego, ponad dziesięcioletniego, co w ówczesnych warunkach oznaczało zbliżanie się do wieku lat sprawnych, do 12 lat, Bolesława Krzywoustego. Obaj juniorzy tworzą koalicję przeciwko Sieciechowi i Władysławowi Hermanowi, formalnie przeciwko Sieciechowi tylko, ale po to, żeby wyrwać jakiś kawałek władzy dla siebie, dla juniorów. Ta walka trwa rzeczywiście w kolejnych odsłonach dalej, ale kluczowy jej moment przychodzi w roku 1099, gdzie zwycięzcy juniorzy po bitwie pod Żarnowcem nad Pilicą zwołują, można tak powiedzieć, Radę Możnych z perspektywy późniejszych doświadczeń polskiego ustroju politycznego, Sejm Konny, to znaczy wszyscy zgromadzeni rycerze, którzy dopiero co pokonali wojska Sieciecha i Władysława Hermana, podejmują wspólnie decyzje, a więc jakby społeczeństwo bierze udział w rozstrzyganiu najważniejszych kwestii politycznych, które nie są już tylko wyłączną sprawą władcy, ani władcy i jego synów. Ale społeczeństwo, reprezentowane przez rycerstwo oczywiście, wypowiada się za prawami juniorów w tej walce o podział władzy w Polsce. I Władysław Herman dokonuje takiego podziału: północ dla Zbigniewa, południe dla Bolesława Krzywoustego. Nad całością formalnie zachowuje władzę jeszcze Władysław Herman, ale z obietnicą, że kiedy Władysław Herman zamknie oczy, to właściwie Polska zostanie podzielona, będzie Wielkopolska i Mazowsze, a więc północ po drugiej stronie dla Bolesława Krzywoustego będzie Małopolska i Śląsk. To właśnie podzielenie Polski bez wyraźnego wskazania, który z władców, czy Zbigniew władający północą, czy Bolesław Krzywousty władający południem będzie miał przewagę, zostawia znów jakby przestrzeń do decyzji dla czynnika obywatelskiego, społecznego, dla możnych, którzy będą mieli zdecydować, czy to raczej Bolesław Krzywousty, czy Zbigniew, który z nich będzie godniejszym władcą Polski, ośmielił ich do tego, do takiego właśnie udziału w debacie o przyszłości politycznej Polski. Sieciech właśnie swoją śmiałością, pozycją, którą zdobył w państwie, do tego, by inni też poczuli, my też mamy prawo wypowiadać się w sprawach dotyczących tego, co nazywamy Polską. To nie jest tylko sprawa dynastii. Dla jednych jest to sygnał rodzącej się anarchii w Polsce i oligarchii magnackiej, jak to zostanie nazwane w XVII wieku. Dla innych
Jest to sygnał, że Polska, inaczej niż wiele innych krajów w ówczesnej Europie, zaczyna odchodzić od tradycji autokracji i szuka wewnętrznej wolności dla swoich obywateli. Zatem sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski za panowania Władysława Hermana nie była dla księcia łatwa, ale po tym, co powiedział pan profesor, na pewno nie warto powielać tej czarnej legendy o królu Fajtłapie, jak widział to anonim zwany Galem. Musimy uświadomić sobie przede wszystkim, że po 20-kilkuletnim panowaniu Władysława Hermana, który umiera w roku 1102, Polska nie wychodzi uszczuplona terytorialnie w stosunku do tego stanu, jaki odziedziczył Władysław Herman po wygnanym starszym bracie. I wychodzi także z pewnym programem politycznym, który Sieciech i Władysław Herman przypomnieli, że trzeba upomnieć się o Pomorze i że rozstrzygać kwestie wewnątrzpolityczne, sporów między dziedzicami w rodzie piastowskim można skutecznie tylko wtedy, kiedy pozyska się poparcie współodpowiedzialnych za przyszłość Polski, którzy, tak jak Sieciech, upominają się o udział w sprawach publicznych, organizując taki właśnie program umocnienia władzy i umocnienia państwa polskiego, jak Sieciech reprezentował, organizując wyprawę na Pomorze Gdańskie w 1090 roku. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/1. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21:00, oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Profesor Andrzej Nowak. Zapraszam serdecznie. Dorota Truszczak. Polecam.